Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę mniej więcej krok po kroku, jak powstaje rama do nowego, lepszego agregatu, który będzie jednocześnie służył za WOM. A więc mamy rurki, jak zawsze skrapty. W tym przypadku ogrodzeniowe i co się znalazło. Ale niestety rury się ciężko spawa, jak są okrągłe, dlatego biorę i je troszeczkę spłaszczam. Typowo w domowych warunkach, jak to się mówi, czyli młotek, kawałek szyny kolejowej, no i leci się z tematem, aż powiedzmy kształt rury będzie w kształcie elipsy, mniej więcej. Chodzi o to, żeby była jak najbardziej płaska ta rura, by lepiej stykała, jak teraz fajnie widać. A więc mamy krótszą rurę. Teraz mamy grubszą rurę. No wiadomo, też skraptek. No i tutaj będzie troszeczkę ciężej, bo dużo odstaje. By trzeba było dużo spawać. A więc tak samo trzeba ją spacyfikować, aż będzie płaska. Tylko że ta rura jest grubsza i no, nie chce się dawać zbyt łatwo obrabiać. A druga rzecz, że ustawienie tego jest bardzo profesjonalne, trzymając nogą i pijąc młotkiem, to każdy sobie musi wyobrażać, że wiąże się to z ryzykiem. Ale to strona idzie lżej, bo tu jest gwint. No jednak wszystko z kraptek. Niestety ten gwint się będzie mścił w czasie spawania, ale do tego jeszcze przyjdziemy i będzie to widać. Więc jakbyście coś podobnego robili, lepiej sobie uciąć ten gwint. No i dobra. Już po tym, jak jest wszystko, powiedzmy, dogięte, trzeba przygotować do szlifowania, ponieważ te słupki były pozabezpieczane taką masą ala bitumiczną. Nie jeden by powiedział, że to jest lepik. No i na takie same zasadzie to jest, że to jest taki ropopochodny środek, który zapobiega korozji, ale niestety trzeba go zdrapać, żeby dobrze było pospawane na przyszłość. Tym bardziej, że będzie tego spawania troszeczkę i też będzie rura nagrzana. Szkoda tego wdychać. Więc na razie, jak to się mówi, szlifowanko przygotowania do spawania. Bo jak to zawsze, a przynajmniej w większości przypadków, przygotowanie powierzchni do spawania to jest 90% roboty, a spawanie tylko 10%. A więc teraz przygotuję też sobie główną rurę, do której będą spawane kolejne elementy. Czyli mamy dwie główne rury, do których są spawane później dwie cieńsze. No i te główne zostawiłem razem z zaczepami, co siatka była. No nie wiem, czy czasem nie będę musiał jakichś jeszcze później obciążników dospawać, bo nie jestem do końca pewny, czy mi się uda wyłapać środek ciężkości silnika w stosunku do ramy. Może być, że będzie chciał się przewracać, albo będą koła niektóre mocniej obciążone niż drugie. Dlatego tak pozostawiałem sobie te nakrętki poprzespawane, co są. A druga rzecz, że coś tam przyda się jeszcze dołożyć, tym bardziej, że to nie jest typowo projekt, że będzie bezpośrednio tylko do silnika coś przyczepione,
Jedynie też jeszcze jest zamiar za pomocą skrzyni, którą będę musiał... No, skrzyni przekładni. Chodzi mi o przekładnię z silnika. Przekładnia będzie modyfikowana. A jak wiadomo, w przekładni jest mechanizm różnicowy. A ja nie potrzebuję dwóch wyjść. I bezpiecznie jest mieć tylko jedno wyjście. Tylko że to się wiąże z tym, że mechanizm różnicowy by non-stop działał i powodowałoby to, że skrzynia się uszkodzi prędzej czy później. Ale już konsultowałem z kolegami mechanikami temat i mówią, że po prostu muszę albo zaspawać mechanizm różnicowy, albo zmodyfikować przekładnię, więc jeszcze nie mam wyciągniętych półosi, nie wiem jaki tam będzie dostęp, jak to tam w środku będzie wyglądało, ale w rachubę wchodzi jedna z dwóch opcji, czyli albo zaspawanie, albo będę rozbierał i dopiero spawał, ale wyjdzie w praktyce. No i tak, sam silnik mamy mocowany na czterech łapach. 1, 2, 3, tam z tyłu na dole mocno to tam jest upchane. No i jeszcze została czwarta z lewej strony, ale ją nie pokazałem akurat. No i dobrze, mamy tutaj przygotowane już słupki, wszystkie, nazwijmy to słupki, no bo to są słupki. Słupki przygotowane są do spawania. No i będzie spawane to zwykłą spawarką na elektrody MMA, jak to się mówi. No i wstępnie sobie wszystko wypoziomowałem, jak widać stary ruszt z pieca. No i lecę z tematem. Na początek tylko sobie połapię, bo mierzyłem to metrem. No i tak w miarę wymiar jest ok, ale zawsze gdzieś może pociągnąć albo coś i może wyjść różnie, dlatego na początku sobie tylko połapię, żeby ewentualnie można było jakąś korektę porobić, ale jak będzie widać, praktycznie się uda za pierwszym razem, dobrze było ułożone wszystko. No i dobrze, czyli lecimy wszystkie cztery rogi, trzeba potocznie mówiąc poheftować, tak by się już nic nie przemieściło. Przy takich większych elementach i cięższych raczej nic nie powinno uciec, bo spaw jak stygnie, to ściąga, czyli elementy między sobą mogą się przemieścić, ale na szczęście tutaj słupki są ciężkie. Jeszcze wszystko poodkładałem tak, żeby nie chciało się to za bardzo ruszyć. Jeszcze przytrzymuję to ręką w dodatku, bo nieraz się coś chciało dobrze pospawać, było wszystko ułożone, a po prostu spaw pociągnął przy stygnięciu i to się wiązało z dodatkową robotą. A więc mamy poheftowane, już mam posuwaną otulinę i widać, że jest w miarę ok. Czyli teraz biorę stare elektrody, które prawdopodobnie są starsze ode mnie. I jak widać po białym nalocie na ręce, no są naprawdę mokre te elektrody. One nie leżały w warunkach, w których powinny. Czyli powinny leżeć w suchym i ciepłym, a leżały sobie w garażu, w którym mam troszeczkę problem z wilgocią. Dlatego teraz są położone koło miejsca spawania, tak by się już wstępnie nagrzewały i wyschły.
bo im bardziej jest sucho i ciepła elektroda, teraz nie chcę zgadywać całkowicie, ale powinny być chyba elektrody wygrzewane w 100 stopniach przy zerowej wilgotności i wtedy się spawa super. A w moim wypadku no, nie mam warunków, żeby to zrobić, dlatego sobie pomagam tym, czym dysponuję, czyli ciepłem z spawania, czyli po prostu sam sobie je wygrzewam. No i teraz, jak widać, trochę męczę tą rurę przy spawaniu z tego tematu, że raz już sobie obniżyłem prąd, bo przeleciałem, to znaczy przegrzała się spoina i stopiło się i wpadło do środka i teraz muszę to zakleić. Ale chcę to mieć zaklejone na szczelnie i też na wytrzymałość. No jakby nie było, do tego będzie ciężko później wrócić, jak już będzie wszystko pospawane na gotowo. No jednak nie wiem, nie liczyłem tego dokładnie, jakie będą naprężenia na każdą stronę, a też te rurki mają swoją historię i nie wiem, ile tam w nich jest dokładnie rdzy. Z zewnątrz wyglądają dobrze, a w środku to już nikt tam nie wejdzie, jak to się mówi. Ale po troszkę i się uzupełnia, aż będzie dziurka załatana. Dlatego teraz lecę raz z lewej, raz z prawej strony, tak by nie przegrzewać punktu spawania. Już pomału koniec, dlatego takie coraz większe przerwy mam. Nawet może trochę widać, jak się już kończy ten pomarańczowy kolor, czyli jak już otulina wystyga, to już jest git. A z drugiej strony mogę sobie pozwolić troszeczkę bardziej, z racji, że spawam grubsze rury do siebie i one są zdrowe, nazwijmy to tak. I mogę sobie pozwolić jechać dużym posuwem, ale trzeba uważać, jak się kończy elektroda. Bo im bliżej końca elektrody, tym mocniej krzyje się materiał i łatwiej przelecieć. No ale po co sobie robić robotę? Wystarczy chwilę przerwy i można spawać dalej bez konieczności łatania dziur. No. Nie, widać, jeszcze troszeczkę chcę wykończyć tą elektrodę. Mam taki zwyczaj, że zostawiam praktycznie zero elektrody. No już na tym cierpi troszkę uchwyt i troszeczkę się za dużo przetapia. No i poszło. No i tak wygląda już efekt końcowy spawania. Nie jest to jakieś tam mega idealne, ale jak na potrzeby jest git. A tutaj wspominana spoina gwintu i musiałem praktycznie cały gwint na nowo spawać. Ilość elektrod zużytych, no i taki lepszy koniec. A tutaj mamy już kolejny etap, co są montaże łożysk do kółek. Już sobie poszlifowałem je, bo były pozaznaczane i są pozaznaczane też krawędzie, które są do ucięcia, bo to musi jednak pasować do rogu, co zaraz będzie dokładnie widać.
Musiałem sobie po prostu powycinać, żeby później ładnie to obspawać. A żeby dobrze to poobspawać, musiałem sobie najpierw wypoziomować cały stojak, czyli koziołki. Jak widać, troszeczkę mi tutaj tych podkładek poszło na to. Są stare płytki ceramiczne, plus puszka po rybach. No niestety, czymś trzeba było się podratować. No i mamy poziomnicę. Jest to 0,5 mm na metr. Ma oznaczone boki, by powtarzalnie wracać do tego samego miejsca, żeby nie było losowo dobieranych rzeczy. No i powiedzmy, że tutaj jest git. Z racji, że nie idzie tego tak mega super dokładnie zrobić, to znaczy wypoziomować tych koziołków, bo one same w sobie też są troszeczkę po przeżyciach, ale sama konstrukcja mieści się w oku jak na razie. Tutaj troszeczkę będzie już gorzej. Jest na skraju, no ale tak jak są koziołki, tak też jest element spawany. Ale trzeba się trzymać tego, co jest, i żeby było powtarzalnie. Czyli powinno być git, jeżeli nie będę zmieniał miejsca. No i sposobem na to, żeby to te podstawy łożyska sobie przyspawać, użyję poziomnicy, bo akurat to mi najbardziej pasowało. Kombinowałem dość długo, jak to zrobić. No i poziomnica ma taką samą grubość i długość, że pasuje zajebiście. I teraz trzeba to pospawać, tylko że zaś elektroda jest zimna. No i nie chcę mi to za bardzo złapać. A z tyłu głowy mam to, że nie mogę za bardzo tego przegrzać. Jednak mam pod spodem poziomnicę, którą nie chcę za bardzo uszkodzić. Choć przyznam się bez bicia, że troszkę mnie poniosło w pewnym momencie i przegrzałem. Przez co troszeczkę poziomnica się przysmażyła. Ale na szczęście w takim miejscu, że oko nie ucierpiało. Więc pomiar z samej poziomnicy jest w miarę git. No i tak mniej więcej wyglądają efekty końcowe. Po heftowaniu wszystkich stron. I jest to powtarzalnie tak samo, mniej więcej poheftowane, i wszystkie cztery kółka będą w jednej płaszczyźnie, na czym mi zależy najbardziej. No i teraz usuwanie łuski. Ponoć jak jest dobrze pospawane, jednym uderzeniem cała łuska spada. No ja jeszcze nie mam takiej wprawy jeszcze. No i też powierzchnia nie była idealna, bo trochę ocynk gazował. Ale wszystko będzie obspawane z jednej i z drugiej strony.